Witajcie moi drodzy przyjaciele w dzisiejszym filmie, w którym chciałbym podzielić się z Wami moimi przemyśleniami, poczuciami energetycznymi na temat energii, czegoś co dzieje się pomiędzy NATO a Rosją. Jak to dalej pójdzie? Zapraszam. Kochani, zanim przejdziemy do tematu filmu, krótka informacja. 16 października mamy spotkanie, jednodniowy warsztat w Warszawie z przekazami mistrzów oraz medytacjami. Prosiliście długo o spotkanie w Warszawie, więc oto ono. Drugi warsztat wyjazdowy w Jaworowym Domu od 2 do 6 listopada, czyli to mój najdłuższy jakby warsztat, jaki do tej pory robiliśmy. I ten warsztat będzie dedykowany Marii Magdalennie i jej energii. Ostatni warsztat w tym roku, w którym będziemy pogłębiać właśnie kontakt z tymi żeńskimi cechami, jak właśnie przyzwolenie, ufność, które jak wiemy są potrzebne obu płciom. Jak na razie dużo panów się zapisało na ten warsztat, więc zapraszamy serdecznie i teraz przejdźmy do tematu filmu. Nie wiem, czy pamiętacie, już nakręciłem pierwszą część przemyślenia na ten temat, umieszczę wam link po tej stronie ekranu, bo czuję, że wiele rzeczy tam poruszonych się nie zdezaktualizowało. Całkiem nieźle przetrwało próbę czasu. Tak samo może wam umieszczę filmik z moimi poczuciami, wizją mistyczną na temat wojny na Ukrainie z pierwszego dnia w zasadzie. Rzuciłem sobie okiem na ten film, w szczególności ten pierwszy. Widziałem, że całkiem nieźle się to wszystko sprawdziło. W szczególności ten fragment dotyczący tego, że Rosjanie się przejadą. I wszystko wskazuje na to, że tak jest dalej i po prostu ktoś próbuje stosować metody z zeszłego stulecia, z II wojny światowej, na sytuację, która jest zupełnie inna, czyli dużo sprzętu i dużo ludzi, jechaj do przodu, jedziemy na Europę. Tylko po pierwsze, po co i czy się uda? To taka druga rzecz. Powiem wam tak, obejrzałem sobie parę filmów czy wystąpień jakichś rosyjskich żołnierzy, którzy brali udział w tej operacji. Nie wiem, czy pamiętacie, jak w tym filmie mówiłem, że jeżeli za kogoś chcecie się modlić, to właśnie za tych żołnierzy, którzy albo nie wiedzą, co robią, albo są dość tacy nieogarnięci energetycznie, życiowo, są po prostu ludźmi bardzo prostymi gdzieś ze wsi, z prowincji. No albo są po prostu jakimiś bestiami, no to już jest osobna jakby kategoria, ale generalnie no, jest taki defetyzm, tak, że po prostu część z nich przechodzi na stronę, nazwijmy to bardziej zachodnią. Pomimo, że nie namawiam nikogo do brania stron, oczywiście wiadomo, że jak jest konflikt, to obie strony gdzieś w tym uczestniczą. Przy czym może być tak, że po prostu te lekcje, które obie te strony energetyczne, czyli strona zachodnia i strona de facto rosyjska, mogą być zupełnie odmienne. Obejrzałem sobie parę wystąpień z tej propagandowej telewizji rosyjskiej, którą oni jakby są puszczane do ich jakby społeczeństwa i mam takie silne poczucie, że no tak carat się kłania, to znaczy prości ludzie, dużo bardzo prostych ludzi połączonych z zdeprawowaną elitą, daje bardzo tutaj zabójczą mieszankę i ci prości ludzie, którzy w zasadzie nie mają innej opcji, ślepo wierzą gdzieś tam w ten przekaz medialny. Trochę by to przypominało sytuację u nas za czasów panującej takiej zarazy. Ale dobra, zostawmy to. Kochani, co się może zadziać, tak? Bo to może was najbardziej interesuje. Jak mówiłem w poprzednim filmie, raczej było takie poczucie, że no oni się nie posuną dalej, tak? I tutaj nie chcę jakby się antagonizować i dolewać oliwy do ognia, że Rosjanie są źli i tak dalej. Po prostu, nie wiem, taki mamy układ, taki jest system w energii, tak? W którym wszyscy uczestniczymy. Jesteśmy, gdzieś się urodziliśmy, w jakichś tam granicach, gdzieś mieszkamy. No i taki jest układ, tak? Tutaj jakby podstawą szaleństwa i absurdu de facto jest chyba samo istnienie państwowości jako czegoś takiego, że tu jest państwo, które ma prawo się bronić. To tu jest jakby, należałoby się doszukiwać źródła całego problemu, bo skoro wykreowamy z ludzkości jakieś tam miejsce i mówimy, że ci ludzie są jednym narodem i że de facto mają prawo się bić z innymi w imię cudzysłów ich interesów,
no to pozostali też to zrobili. No i mamy de facto egotyczne byty, które ze sobą walczą i konkurują na różnych polach. I teraz, dopóki się to nie zmieni, a nic nie wskazuje na to, żeby zmieniło się to bardzo szybko, w przyszłości tak, owszem, ale żeby to nastąpiło w ciągu 2-3 lat, to no dobra, nie idźmy tak daleko. No tu jest jakby podwaliny, tak? Czyli na przykład, jeżeli przychodzi rozkaz do rosyjskich obywateli, słuchajcie, macie się wszyscy stawić, bo bronimy naszej ojczyzny i jej interesów, czyli tego, co my rozumiemy jako interesy naszej ojczyzny, co może być zupełnie sprzeczne z interesami innej ojczyzny i innych ludzi, no to w tym miejscu mamy chory układ, tak? Po prostu, który de facto, no same podwaliny tego są chore, że na przykład my zgadzamy się, mówię teraz do mężczyzn, że ktoś tam powie, słuchajcie, jako mężczyźni macie iść i się bić za coś, w co pewnie nie wierzycie, chyba że dadzą wam dużo pieniędzy, jeżeli ktoś wierzy w pieniądze, no ale to też jest choroba. Tak, jakaś. Bo dlaczego te zasoby na ziemi miałyby być w taki sposób dzielone, że ktoś ma prawo narzucić komuś swoją wolę? To też jest jakby taka, wiecie, wewnętrzna rola ofiary, że ja pozwalam na coś takiego. My potrzebujemy jako mężczyźni w ogóle wyjść z czegoś takiego, że ktoś nam kurde mówi, co mamy robić. Jak przychodzi ktoś, kto chce nas bić pałką po głowie i mówi, że mamy iść bić tamtego, to my powinniśmy w pierwszej kolejności iść i walnąć tego kolesia, który chce nam z wszystkich, że tak powiem, skłócić i po prostu doprowadzić do jakiegoś walczenia z kimś, z kim pewnie nie chcemy walczyć. I tu jest coś, co mi się wydaje, że jest jakby meritum całej sprawy, że no, niechęć do walki, tak, na pewno, pewnie po naszej gdzieś stronie, w jakimś stopniu sporej. Po prostu niechęć tych społeczeństw do bicia się i próba tych przywódców do stosowania tych starych metod, żeby ich po prostu w imię wyższego dobra, tak, tak jak Hitler miał swój wyższą wizję, jak powinna Wielka Rzesza wyglądać i w tej imię tego zagonił swoich własnych ludzi do tego, żeby mordowali innych i podbijali. I przez parę lat niby wszystko było super cacy i wielkie sukcesy, a później się to wszystko zawaliło, bo okazało się, że było na chorych fundamentach zbudowane i zbudowane de facto na niewierze i niewierze de facto otoczenia, że ten ktoś jest aż tak chory, że coś takiego zrobi. I teraz tu jest nasza lekcja historii do odrobienia, którą potrzebujemy sobie bardzo mocno się o tym przemyśleć, jak bardzo chora jest ta strona, która no, głównie tam, że tak powiem, naciska tutaj na odcisk, czyli strona rosyjska. Tak jak mówiłem wielokrotnie, ta sprawa ma głębsze podłoże energetyczne. Ja wiem, że są przeróżne teorie, których możecie mi tam pisać w komentarzach, jak bardzo NATO i USA są winne i jak bardzo tam są jakieś laboratoria i inne rzeczy. Okej, ja nigdy nie twierdziłem, że ta strona jest święta, jak zrobili tak zwaną wojnę z terrorem w latach 2000, to robi dokładnie to samo, co Ruscy teraz, ale zostawmy to. Mi chodzi o tu i teraz, tak? I tu i teraz no, sytuacja jest taka, że po prostu mamy de facto naród, który jest chory w swoich podwalinach, w tym sensie nie jest silny od dołu, tylko jest silny od góry, tak? Na górze silny, ale w tym sensie też słaby, bo to jest próba dominacji, taki carat po prostu. Mamy współczesny carat, gdzie jest elita. Ja pamiętam, kiedyś miałem w projekcie, jak pracowałem jeszcze w branży IT, przyjechał do nas do projektu, do takiej bardzo niszowej technologii, dwóch deweloperów z Rosji. Jeden miał, pracował wcześniej w banku, miał tam naprawdę no, widać dobre stanowisko, tutaj przyjechał, wylądował jako zwykły, że tak powiem, obywatel, tam miał swoje biurko, był dyrektorem i tak dalej. No i widać, że był to bardzo inteligentny, łebski gość. Pamiętam, jak on w zasadzie co chwilę mówił mi często, takie coś, że ludzie często mi się zwierzają, może też tak macie, ze swoich jakichś różnych spraw. On mówił często z takim wielkim bólem to, jak Putin i jego partia, jak po prostu próbuje zdominować, jak, znaczy dominuje skutecznie tą scenę polityczną. Pokazał mi taki fajny obrazek, że tutaj jest głosowanie, tak, że ludzie głosują w urnach, kto ma rządzić i z boku jest partia Putina i drukarka głosów. Więc nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy, tak? Też maksyma pochodząca z Rosji. No i powiem wam, że bardzo to było widać taki ból i żal w oczach tego człowieka, inteligentny Rosjanin, tak? Ból i żal i takie coś, że on widzi to, co się dzieje, no i witki opadają. No, a niestety jest tam bardzo dużo ludzi prostych, co samo w sobie bycie prostym człowiekiem
nie ma absolutnie nic złego. Ja w żaden sposób nie twierdzę, że bycie jakimś, nie wiem, posiadanie rozbudowanego intelektu jest w jakimkolwiek sposób lepsze, bo często, w szczególności na drodze duchowej, nie jest. I lepiej być po prostu człowiekiem prostym, ale należy odróżnić bycie prostakiem, za przeproszeniem, tłukiem, od bycia osobą prostą. Można być prostym, prostolinijnym i po prostu, no okej, po prostu mieć proste podejście do życia, nie posiadam jakichś rozbudowanych jakichś teorii na różne tematy, tylko po prostu żyję sobie prosto, tak? Ale w tym może być też pewne osadzenie i pewna świadomość i wtedy to jest silne i to jest taka prostota, cudzysłów, pozytywna, dobra. Ale z drugiej strony mamy tempotę, po prostu takie głupotę, niechęć wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, niechęć spojrzenia w ogóle na życie szerzej, niechęć jakiejś refleksji nad czymkolwiek, tylko po prostu ślepe wykonywanie rozkazów i nasz car jest naszym panem. Wiecie, ten car jest jakiś dowódca wojskowy czy ktokolwiek. To też opinia takiego menedżera, mojego przyjaciela, który miał w pewnym momencie taką jakby sposobność czy propozycję pracy właśnie w Rosji, ale jak zobaczył, jakie jest podejście pracowników tamtejszych, to znaczy takie: słuchaj, ja nie chcę myśleć, ty mi powiedz, co ja mam zrobić, ja to będę robił. I tak jeżeli społeczeństwo chce w ten sposób się ustawić i oddać całą odpowiedzialność, to jest chore. I to nic dziwnego, że ten, który jest na górze, używa ich własnej mocy do tego, żeby robić taką zadymę. I to jest po to, żeby to społeczeństwo samo w sobie się przebudziło i ogarnęło, że to tak nie może być, że my jako ludność, w sumie pewnie w jakiś sposób dotyczy to chyba każdego współczesnego tak zwanego społeczeństwa, że my jako ludność dlaczego oddajemy moc tym u góry przez jakieś swoje poczucie bycia ofiarą czy coś takiego. Także dlaczego my pozwalamy im zarządzać? Czy oni robią mądre decyzje, czy decyzje takie, jaką oni uważają za słuszne, które często są szaleństwem, tak? No i właśnie to jest to, co się dzieje. Z jednej strony ludność oddaje władzę swoim władcom, z drugiej strony ludność oddaje władzę swoim władcom i mamy już nierównowagę, w której władza jest oddana i skupiona w grupie iluś tam ludzi i oni się mogą pokłócić, ci, którzy mają skupioną tą władzę i pewnie to zrobią, no i wtedy de facto narody idą do wojny. Ale nie jest podwaliną tego, że któryś naród jest lepszy czy gorszy, tylko ta sama sytuacja, w której ludność oddaje władzę komukolwiek nad sobą, oddaje swoją autonomię, tak być nie powinno. No i to mam nadzieję, że się zmieni, ale niestety, czy może stety, ludzkość często uczy się na błędach, tak? I kochani, tu jest coś takiego, że no, potrzebne będzie może przebaczenia, bo czasami się dzieje tak, że coś w energii się uzdrawia, czyli w tych takich, wiecie, drutach, kablach, które tworzą nasz ten świat 3D Matrix, są takie druty i kable, to jest energia. I czasami w tej energii, w tych kablach się coś tam poprzestawia i już sprawa się prostuje. Czasami niestety te kable są tak cholernie poplątane, że nie ma możliwości uleczenia czegoś w inny sposób, niż żeby kolektywna świadomość ludzka popatrzyła na to i stwierdziła, że to jest po prostu popieprzone. Nie możemy tego nigdy więcej zrobić, tak? I na przykład II wojna światowa miała swoje jakieś podwaliny i przyczyny. No i ludzkość potrzebowała popatrzeć na tą chorobę nacjonalizmu i wielu innych rzeczy, by stwierdzić, że to jest chore. Nie możemy tak robić, po prostu wybieramy inną drogę. No i ta lekcja w jakiś sposób została przerobiona, zasymilowana. No i teraz mamy de facto część drugą tej samej lekcji, pogłębienie. No tak, która daje, zmusza nas do zastanowienia się nad bardzo wieloma sprawami. I teraz tak, co się stanie, co się może stać? W tych drutach, w tych kablach jest zadyma energetyczna, tak? I to dotyczy strony rosyjskiej bardzo mocno, naszego społeczeństwa, czy naszych społeczeństw zachodnich również. W sporej części. Co się może stać? W zasadzie może stać się tylko jedna rzecz, uzdrowienie tego, czyli ludzkość będzie patrzeć na te energie, które są pod spodem i stwierdzać, jak bardzo to jest chore. Wojna to szaleństwo. Moi dziadkowie walczyli w partyzantce i pomimo, że przeżyli wojnę, za co jestem bardzo wdzięczny, i walczyli o to, żebyśmy mieli taki kraj, jaki mamy, też może nie, pewnie nie walczyli o PRL, tylko o coś innego, no ale dobra, nieważne, historia się potoczyła, jak się potoczyła, to skarby. Walka jest absurdalna. Tak, walka taka na zasadzie, ja ciebie pokonam, bo ty jesteś zły. To jest chore.
To jest totalnie chore. Jeżeli ty wiesz, że ktoś jest zły, to w swoim umyśle, w swojej kreacji tworzysz tej osoby potwora, który będzie cię bił w ten czy w inny sposób, czy cię w najlepszym wypadku szczypał. Dlaczego tak jest? No bo to jest atak energetyczny już de facto. Ty jesteś wrogiem, ty jesteś zły. Ten kamień ma tutaj takie kryształki, one mi się nie podobają, bo chciałbym, żeby miał czerwony kolor, żeby bardziej pasowały do tej sceny. On jest zły. To jest atak. I tak samo patrzenie z atakiem, bo wiecie, możemy stwierdzić fakt, że ten kamień jest zielonkawego koloru i może nie najlepiej pasować w tamto miejsce teraz. Przynajmniej stwierdziłem, że ja stwierdzam, że on nie pasuje, go po prostu odkładam na bok. To jest decyzja, to jest po prostu kreacja, tak? Ale z drugiej strony to jest neutralne. Taki sposób patrzenia. Z drugiej strony jest to, o, ty jesteś zły, ty jesteś nie taki, ty jesteś nie w porządku, to jest atak. I teraz, jeżeli ludzkość wchodzi w atak, narody wchodzą w atak na drugą stronę, to one tworzą de facto klimat wojny. Jest tak, jak zobaczyłem sobie, co się dzieje w tych właśnie rosyjskich mediach, tak przez chwilę rzuciłem okiem i stwierdziłem, no jest zagrzewanie po prostu ludzi do wojny, ale nie do wojny z Ukrainą, tylko do wojny z NATO, o czym oni tak jakby wprost mówią w tych swoich wystąpieniach. Oczywiście wiemy, że NATO wprost, nie wprost miesza się w to mocno, no bo to jest ich interes i Amerykanie wprost stwierdzili coś takiego, że chcemy wzmacniać Ukrainę jak najbardziej po to, żeby nie musieć wysyłać amerykańskich żołnierzy do walki, czyli że będziemy dozbrajać Ukrainę po to, żeby oni się bili, żebyśmy my nie musieli później bronić innych krajów członkowskich NATO, do których Rosja rości sobie prawo, przynajmniej minimum politycznie, do wpływania na nich, że to jest w ich strefie wpływów, no bo tak kiedyś było za Związku Sowieckiego, Radzieckiego. No tylko, że te czasy już minęły. I ktoś się potrzebuje z tym pogodzić, że minęły i nie wrócą. I teraz to jest taka przykra rzecz, tak, że de facto te strony jakby, wiecie, dolewają oliwy do ognia. De facto jedna i druga, umówmy się tutaj, nie czarujmy się. Każdy ma swój interes geopolityczny, tak? Amerykanie mają swój, NATO ma swój, Rosja ma swój. Teraz my jesteśmy w cudowny sposób pośrodku tego wszystkiego. I co my mamy zrobić jako społeczeństwo, co mamy zrobić jako ludzie? Jak jesteśmy sobie pośrodku tego wszystkiego? Pomyśleć pierwszy raz w życiu o czymś rozsądnym, czyli o sobie. Nie o tym, żeby dawać się wkręcać w konflikt, który de facto nam nigdy nie przysłużył się. Nie być tym pierwszym, tak, krzyżowcy, Polacy lecą, jadą nawalać złych ludzi. My pomyślmy o sobie. Pomyślmy o sobie. No, po prostu tak, w środeczku. Pomyśl o sobie. Zanim cię ktoś wkręci w wojnę nie swoją, to ty pomyśl o sobie jako o sobie. Gdyby wszyscy ludzie na świecie zaczęli myśleć o sobie, to nikt by z nich nie poszedł o wojnę za jakiś kraj, który pewnie go wyzyskuje i nakłada na niego podatki. Pewnie nikt by nigdy nie poszedł, jakby ludzie zaczęli myśleć o sobie i pewnie państwa by się rozpadły. Jeżeli ludzie byliby na wysokim poziomie świadomości, to nie byłoby potrzeby tworzenia państwowości. Są na poziomie, jakim są. Jeżeli by tak było, że państwa by się rozpadły, nie wiem, czy byłoby lepiej w obecnym układzie energii, jaki mamy, w obecnym układzie społecznym. Kiedyś miałem taką wizję, że mamy teraz, wiecie, policję, sądy, więzienie i tak dalej, tak? Że taka ciężka energia, no nie? To ja po prostu jakby, po co to w ogóle jest? I wtedy zobaczyłem, co by się stało, gdyby w tym momencie, który jest na Ziemi, zabrać ten układ. Są na Ziemi przestępcy, czy może doprecyzujmy, bo tutaj przestępcą może dowolna osoba o władzy może nazwać przestępcą dowolną osobę i jeżeli ma odpowiednio dużo władzy, to zrobi, że to jest faktem, co nie faktem nie do końca znaczy, że ta osoba jest tak naprawdę autentycznym przestępcą, czy po prostu ktoś tak stwierdził. Ale to sam na myśli. Jeżeli istnieje ludzie, którzy po prostu chcą przemocą wykorzystywać innych ludzi i my nie chcemy się musieć przed tym bronić w sposób bezpośredni, tylko chcemy mieć system, żeby który więcej będzie nas przed tym ochraniał, przynajmniej w swoim założeniu. Po prostu zobaczyłem coś takiego, że jakby tego nie było, byłoby dużo gorzej. Innymi słowy, zawsze w tych wszystkich naszych liniach czasowych, w tym, co się dzieje na Ziemi, jest najoptymalniejszy wariant.
biorąc pod uwagę nieświadomość ludzkości. Zawsze idziemy najoptymalniejszą linią rozwoju. Tak samo przebiega Twój rozwój duchowy. Najoptymalniejszą linią płyniesz do przodu. Wiem, że część osób może sobie teraz pomyśleć, to ma mój rozwój duchowy, czy ewolucja mojej duszy przebiega przez taki trud i takie bagno musiałem przejść w swoim życiu, że pewnie to, co mówisz, nie do końca bym się z tym zgodził, że to jest najoptymalniejsze. Ale teraz zadam Ci inne pytanie, takie kontrolne. Czy ten trud nie był niezbędny? Zawsze jak przejdziesz przez jakąś sytuację, ewoluujesz jako dusza, zrozumiesz duchowo, o co w tej sytuacji chodziło, która była bolesna, to zawsze stwierdzasz jedną rzecz. Ilość bólu była najmniejsza z możliwych, aby przełamać w tobie to, co było do przełamania. I to samo dzieje się teraz na ziemi. Ludzkość jest proszona o przełamanie pewnych starych poglądów. Większość z ludzi jest tego jeszcze nieświadoma, a żeby stali się tego świadomi, to potrzebują coś zobaczyć. Co zobaczyć? Coś, co ich dotknie. Nie chcę w tym filmie Was straszyć i mówić Wam, o, będzie wielki Armagedon. Ja Was chcę Was po prostu uczulić na to, żebyście Wy, jako osoby świadome, czy uświadamiające siebie, uświadamiające sobie swoje połączenie z Bogiem, patrzyli relatywnie obiektywnie na to, co dzieje się wokół Was. Jeżeli ludzie wokół Was wariują, to rozumcie to, że okej, ludzie pofiksowali, tak? To jest po prostu, zaczyna się jakaś faza jakiejś schizofrenii, czy dwubiegunówki, czy czegoś takiego, w której otoczenie, czyli jakby ta osoba, pacjent chory, czyli de facto społeczeństwo, czyli ludzkość, zaczyna mu po prostu odpieprzać. Jeżeli byłbyś w domu, a jesteś niestety w domu z takim pacjentem, to ty musisz patrzeć na to, co się w tym pacjencie dzieje, żeby wiedzieć, jak ty masz się zachować jako osoba świadoma, czy uświadamiająca siebie, sobie, siebie. Innymi słowy, jeżeli widzisz taki klimat, jaki widzimy obecnie, że no, ludzkość wariuje i chce ta faza tego ego, chce się po prostu jakby bardziej wyjść na powierzchnię, i to oczywiście w obu stronach się dzieje równolegle, no to trzeba sobie na to patrzeć. I to jest okej. Ludziom odwala z jednej i z drugiej strony. W rosyjskiej telewizji mówią, że a, Wielka Brytania to jest nic, naciśniemy przycisk i tak jakby jej nie było. I tak stwierdzasz, kurde, no, Polska się na masową skalę zbroi. Nie chcę tego oceniać, czy to jest pozytywne, czy negatywne, po prostu oceniam, po prostu stwierdzam fakt. NATO rozstawia swoich żołnierzy tutaj u nas, gdzieś tutaj w pobliżu, i tak, czy Amerykanie, to stwierdzasz, kurde, no, nie wygląda to jakoś tak, wiecie, super, hiper optymistycznie. I to jest tak, jeżeli ten film ma mieć jakieś meritum czy przesłanie, to niech ono będzie następujące. Kochani, to jest zbiorowa, kolektywna, globalna dysfunkcja. Szaleństwo, innymi słowy. To jest szaleństwo. Wojna nie jest niczym przyjemnym. I należy zrobić wszystko, co w swojej mocy, żeby do niej nie dopuścić. Jeżeli ktoś jest tak szalony, że chce się bić, a wszystko wskazuje na to, że taki poziom szaleństwa gdzieś zaczyna dobijać w tym społeczeństwie rosyjskim. To jest moje poczucie, nie mieszkam tam. Oczywiście na pewno jest iluś Rosjan, którzy absolutnie tego nie chcą, uciekają, wyjeżdżają masowo za granicę, nie chcą tej mobilizacji, nie chcą wojny, czy przechodzą na drugą stronę, czy mówią o tym, co tam się dzieje i tak dalej. To jest mimo wszystko jakaś część. Większość to są ludzie prości, którzy wierzą w telewizję, wierzą w Putina. I teraz tak, gdybym ja był Rosjaninem i gdybym był strategiem, militarystą, to stwierdziłbym tak, okej, przesuniemy bardzo dużo naszych zasobów militarnych na jedną flankę, czyli na flankę z ich perspektywy zachodnią, czyli w stronę Ukrainy, i mamy tam nasze główne jakby skupienie, przy czym odsłaniamy całą swoją tylnią flankę, czyli ich flankę wschodnią, czyli granicę z Chinami. Z podmiotem, państwem, które patrzy tylko na swój interes, stricte. I to jest takie, wiecie, po prostu czekanie, aż wybuchnie mi bomba w kieszeni. Po prostu to jest po prostu tak głupi, jak tylko można się ktoś zachować. Po prostu, wiecie, jak jest taki wielki kraj jak Chiny, który jest potęgą gospodarczą, militarną w jakiś sposób również, przynajmniej ilościowo na papierze, to odsłanianie się, i mają duże potrzeby ekonomiczne, ekologiczne, jeżeli chodzi o miejsce do mieszkania i tak dalej, jest ich dużo, to odsłanianie się takiej flanki na zasadzie sojuszu, że oni mają podobny światopogląd jak my, na zasadzie, że o, tutaj, wiecie,
Mao, Lenin i tak dalej, sierpy i młoty i my się kochamy, to odsłania jakby wierzenie w taką przyjaźń, to jest tak jakby Polacy wierzyli w wielką przyjaźń Rosjan za czasów PRL-u, tak, wielka przyjaźń tutaj Moskwy. To jest, zobaczcie, i teraz Rosjanie najpierw byli z jednej strony, byli tym wielkim bratem i przyjacielem dla innych, których oni nie chcieli, i teraz mogą być dokładnie w tej samej roli. Dokładnie, to po prostu historia uwielbia, wiecie, zataczyć koła, no nie? Był tyran, nie ma tyrana. Pokonywał innych, zaraz jego pokonali. Uwielbia zataczać koła. I teraz Rosjanie byli z jednej strony, dominatorów, ludzi, którzy podbijali, tak, czy wyswobadzali w ich imieniu, to wszystko jakby kwestia dyskusji historycznej, nie chcę się w tym zagłębiać. I teraz może się tak okazać, jest to moim zdaniem super prawdopodobny scenariusz, że coś lub ktoś ich po prostu tak w tym wszystkim, za przeproszeniem, wydyma, że się zdziwią. I zdziwią się bardzo i nie będzie im wcale miło. I tym zwykłym ludziom też może być bardzo niemiło z powodu tego, w co się wplątają, czym? Nieświadomością. I teraz tak, jeżeli mamy człowieka, który jest prosty, prostolinijny, to o tym mówiłem przed chwilą, a jeżeli mamy prostaka, który nie bierze odpowiedzialności za swoje życie, nie bierze odpowiedzialności za swoje myśli, tylko po prostu jest sobie takim prostakiem i chce być taki ograniczony, to takie pragnienie duszy powoduje, że wszechświat chce tej duszy pomóc. I kocha ją tak bardzo, żeby chce jej pokazać konsekwencje. Słuchaj, chcesz być prosty, ograniczony, chcesz, żeby ktoś tobą rządził. Czy to jest dobre? Proszę, zobacz, tutaj rządzi tobą taki carat, a teraz rządzi tobą taki Putin czy Putler, a teraz rządzi tobie ktoś inny. I czy ty tak dalej chcesz, czy wyswobodzisz sobie tą siłę? Jesteś, kurde, spaduwa. Ja chcę żyć w pokoju, tu jest mój kawałek ziemi. Ja chcę żyć w pokoju, wszyscy, reszta spaduwa ode mnie i nikt nie będzie mną rządził. Coś potrzebuje się w społeczeństwach na szeroką skalę przebudzić, takie podejście, po to, żeby oni zaczęli jakby wzięli swoją autonomię. My nie potrzebujemy nikogo prosić o zdanie i pozwolenie na to, żebyśmy my rządzili naszym życiem i nikt nie ma tutaj wstępu. Oczywiście granicą, która ma sens, jest to, że nie powinniśmy krzywdzić innych ludzi, ale też inni nie powinni krzywdzić nas. I teraz zmuszanie ludzi do wojny de facto przymusem więzienia, bo tym też jest mobilizacja. Okej. Kto jest tutaj przestępcą, kto jest bohaterem? Wszystko zaczyna się zacierać, prawda? I de facto zaczynamy w pewnym momencie stwierdzać, że to nie jest tak, że alkoholik jest bardziej winny, a osoba współzależna jest mniej czy bardziej. Po prostu chory jest układ. I to samo chcę powiedzieć w tym filmie. Kochani, chory jest ten układ polityczny, społeczny. I teraz oczywiście jakaś strona, czy na przykład ten alkoholik, pewnie ma więcej odpowiedzialności w jakimś sensie za to, za swoją chorobę, za swój stan. Osoba współzależna może go do tego popychać. Tak? Jakby wzmacniać w nim te cechy. Przez pewne zachowanie. Ale jakby tu jest jakby główna ta może nie wina, co odpowiedzialność, tak, za ten stan rzeczy. I teraz jest tak samo. Główna jest na pewno po stronie Rosji. To jest oczywiste. Reszta dokłada do tego swoją nieświadomością. I teraz, skoro to się dzieje i ty to widzisz, masz szansę to zobaczyć, to po prostu powiem ci tak. Wypstrykaj się z tego, wyłącz, po prostu pstryk, off. Dziękuję. Ja jestem tutaj. I teraz nie chodzi w tym o to, żeby odrzucić swoje społeczeństwo i ludzi, którzy są koło ciebie i ty jesteś, ja jestem anty, nie wiem, wojenny, anty jakiś, ja jestem świadomy, to jest chore, bo coś tam, to ma tak powiedzieć na filmie, ja jestem out. Wyłącz się z tego energetycznie i teraz żyj miłością w miejscu, w którym jesteś. I może się zdarzyć tak, że ktoś zostanie powołany do tej armii, ale będzie tam siłą miłości. Będzie tam siłą przebaczenia do tego, co się dzieje, bo ci ludzie wchodzą w przeróżne sytuacje. Tak po prostu przez swoją nieświadomość. I może to będzie tak jak na tym filmie z Forrestem Gumpem, tak, że on zostaje bohaterem na tej wojnie, na którą idzie, w zasadzie tak właśnie trafia na nią. Na wojnę w Wietnamie. To jest oczywiście film, ale to może obrazować pełną energię. I po prostu ratuje ludzi tam. Tam, gdzie oni trafili. Tak samo jest teraz. My jesteśmy proszeni jako osoby świadome, czy uświadamiające sobie siebie, o to, żeby ukochiwać miejsce, w którym ludzkość jest. Kiedyś sobie myślałem tak, że tutaj duchowym rozwojem jest to, że o, ja to widzę, że to jest chore i staram się w to nie wejść.
Ale de facto my już to weszliśmy. My już to weszliśmy, bo się urodziliśmy w tych czasach i pewnie większość z Was, według statystyk, większość z Was mieszka w Polsce. Tak więc my już w tym jesteśmy. I teraz naszym celem jest ukochiwanie tego, jakie to jest. Ukochiwanie miłością. Rozświetlajmy tych wszystkich ludzi bez względu na to, po której oni stronie są, jakie mają swoje wierzenia. Po prostu patrzmy na to bezosobowo, tak, z taką wyższą miłością i wtedy w Twoim, podkreślę, w Twoim osobistym doświadczeniu będzie obowiązywało i rządziło boskie prawo miłości i harmonii. Ale podkreślę to jeszcze raz. Mówię o Twoim doświadczeniu, jeżeli wejdziesz w te zasady miłości. Nie mówię o doświadczeniu Twoich sąsiadów. I nie mówię, że na nich nie spadną bomby. Nie mówię, że na jakieś inne domy również nie spadną, bo tego nie wiem. Ale to, co mówię, jest tym. Prawo miłości manifestuje się w życiu. I teraz, jak jesteśmy w tym miejscu, w tym filmie, to warto powiedzieć o rzeczy najważniejszej, czyli o duchowych zasadach konstrukcji wszechświata. Każdy z nas, każda osoba żyje na swojej indywidualnej planecie. I zasadami, które rządzą na tej planecie, doświadczeniu tej osoby, tej duszy, są zasady tej konkretnej świadomości jednej, tej osoby. Jeżeli ty, pomimo tego konfliktu, pomimo tej eskalacji potencjalnej, pomimo tego lęku, który może gdzieś się w ludziach pojawiać, chcesz żyć na planecie pełnej miłości, pokoju i szczęścia, to zapraszam ciebie do kreowania tej planety poprzez dawanie tego, co chcesz, żeby do ciebie przyszło. Bo w ten sposób twoja planeta, nawet jeżeli twoim pracodawcą stanie się komisarz wojskowy w którymś momencie, to będziesz płynął. Słyszałem taką historię, słyszę od Was wiele historii, chociażby na sesjach czy na warsztatach, osoby, która w czasie II wojny światowej, Polka, młoda, trafiła do tak zwanej przymusowej pracy do Niemiec, do jakiegoś gospodarstwa. I teraz rodzina, w której się urodziła, była tak w takim jakimś chorym miejscu się urodziła w Polsce, że generalnie tam w Niemczech było dużo lepiej na tych przymusowych pracach. Dużo lepiej niż w Polsce. Wiem, że oczywiście jest to pewnego rodzaju ekstremum i coś, co raczej jakby jest inne niż norma i większość ludzi na pewno miała dużo gorzej, ale pamiętajmy o tym, że duch prowadzi człowieka. Jeżeli tylko człowiek chce posłuchać ducha i będzie stosował na ile potrafi zasady miłości i przebaczenia, o których mówię w tych filmach, o których mówią mistrzowie w przekazach na tym kanale, to twoje życie będzie stanie się bardziej harmonijne bez względu na to, co się będzie działo dookoła. I teraz to może nie dotyczyć osób, które tego nie chcą. Czy innymi słowy, jeżeli zadzieje się coś takiego, że ludzkość stwierdzi, ok, chcemy się napieprzać, a część ludzkości stwierdzi, chce nową ziemię, to te oba będą istniały równolegle w tym samym czasie. I to jest możliwy scenariusz? Czy bardzo prawdopodobny? Nie wiem, nie chcę tego oceniać. Generalnie powiem Wam tak, przemiana na naszej planecie przebiega w sposób bardzo dynamiczny i bardzo dużo rzeczy się uzdrawia, ale również bardzo dużo rzeczy z podświadomości wychodzi na poziomach kolektywnych, jest do uzdrowienia. I teraz osoby, które mogą pracować z energią, tak jak Ty chociażby, jeżeli takie treści Cię interesują, to mogą pomóc całej ludzkości, żeby to przebiegło bardziej harmonijnie. Tylko teraz nie bierzmy odpowiedzialności, nie bierz odpowiedzialności za to, że ludzie chcą nienawidzić Putina albo chcą nienawidzić NATO i chcą widzieć w nich największe swoje zagrożenie. A niech sobie nienawidzą. Jeżeli ta nienawiść będzie w nich tak silna, że będą chcieli ją zobaczyć na żywo w postaci wojny, okej. Trzeba się na tą okoliczność otworzyć, w tym sensie wysyłać tej alternatywie, czyli tej nitce czasowej, już teraz wysyłać jej miłość. To wtedy ona ma mniejsze szanse na realizację, mniejsze szanse na powodzenie. Nie należy tego robić z lęku, że o, ja się boję, żeby nie było wojny, to będę wysyłał miłość, żeby nie było wojny. To jest lęk i to nic nie działa. Taka modlitwa, to możesz sobie ją wsadzić w kubeł. Pogódź się z tym, że może być taka sytuacja, może być taki scenariusz i już obejmuj to miłością. I teraz w takim stanie pogodzenie, okej, może tak być, może wybuchnie taki wielki konflikt, może to będzie wojna atomowa. Okej, będę to ukochiwał, jeżeli będę żył.
ale będę to ukochiwał tak czy siak. I teraz w takim stanie świadomości sprawiasz, że jeżeli jest ci to w jakiś sposób obojętne, bo wiesz, że twoim jedynym zadaniem jest ukochiwanie tego, co przychodzi, to to się pewnie nie stanie. Po prostu wiesz, to jest taki chory paradoks umysłu ludzkiego, że szanse na to, że coś, cudzysłów, tragicznego zwiększają się, im bardziej ktoś się tego boi, im bardziej więcej o tym myśli. A im bardziej się godzi z tym, okej, może być apokalipsa, trudno, i tak będę kochał, to sprawiasz, to Bóg wtedy stwierdza, po co ci dawać tą apokalipsę, to nie ma żadnego sensu, ciesz się życiem. To jest taki paradoks, taki, wiecie, twist. Mogłoby się wydawać, że to jest taka perfidia, cudzysłów, Boga, ale to nie. Po prostu perfidne to jest ego, które chcecie wciągnąć w walkę, chcecie wciągnąć w winę, chcecie wciągnąć w konflikt. To jest perfidia. I proszę, wykrywaj to. Przede wszystkim bądź uczulony nie tyle, czy NATO ma rację, czy Rosja ma rację, czy whatever, bo tu nikt nie ma racji. Ego jest błędem. I staraj się odnajdywać ego i patrzeć na to, okej. Taka scena. I co mi z tego? Tak? Co mi z tego? Takie podejście... Whatever. I tak jesteśmy tutaj na chwilę. I teraz mamy wybór. Czy każdy dzień będziemy żyli tak, jakby był naszym ostatnim i będziemy się nim cieszyć, będziemy dziękować chociażby za ten czas relatywnego pokoju teraz. Powinniśmy być za niego wdzięczni. Kochani, miałem ileś lat temu i nawet w zasadzie nie, był taki przekaz Saint-Germaina w roku 2019, czyli sprzed pandemii, w którym Saint-Germain mówi w taki sposób: słuchajcie, nie ma wojny. Rok 2019. Nie ma masowej choroby czy zarazy, która dziesiątkuje ludzkość. U was przynajmniej. Mówię oczywiście o naszej części planety, czyli o Polsce głównie. I nie ma głodu. Na masową skalę oczywiście. I mówię o naszej części jakby planety. Oczywiście wiem, że głód jest. Czyli w Afryce i może w jakichś rodzinach w Polsce również niestety się gdzieś zdarza. Ale nie jest zjawiskiem masowym. Nie ma tych trzech rzeczy, które dziesiątkowały ludzkość od dawna i na pewno wiele pokoleń całych modliło się, żeby tego nie było. Rok 2019. Widzicie, co mówi wtedy Saint-Germain? Nie ma tych trzech rzeczy. I tak jesteście nieszczęśliwi. Wiem, że to jest takie jakby policzek czy potwarz dla ego. No, Saint-Germain się nie patyczkuje, tak, nie ma z tym żadnego problemu. Ale to jest prawda, prosto w oczy. I teraz pierwsze z tych już przeszło, że tak powiem, okej, była masowa choroba czy manipulacja, whatever, zostawmy to, ale było to coś pierwsze. I jakoś się to rozpuściło, rozpuszcza, tak, przeszło. I teraz jest widmo, że to drugie się ziści. Widmo. Nie mówię, że się ziści, widmo. Przebacz to. Przebacz to i doceń w ogóle swoją codzienność, bo pewnie jest cudowna i tylko tego nie widzisz. To jest też niezwykłe, że po prostu każdy dzień jest naprawdę piękny. Jest pięknem, tylko to piękno trzeba chcieć dostrzec. A jego ci mówię, nie, ten dzień nie jest piękny, bo jest dziura w ścianie, bo brakuje stówy w portfelu czy trzech, bo tego nie ma, bo tu jest widmo, bo w telewizji straszą, bo coś to... Dzień jest piękny. Dziękuję. Jeżeli to, o czym tutaj mówię, w jakiś sposób jest dla ciebie interesujące i chciałbyś tą podróż duchową, mistyczną pogłębić, wejść z nią i jeszcze mocniej, to zapraszam do wideokursu Droga do Boga, który dla was stworzyłem, gdzie macie wiele godzin przemyśleń, przekazów mistrzów w postaci filmów do oglądania, e-booków do przeczytania. I możecie sobie z tym materiałami pracować po to, żeby odkrywać to królestwo pokoju wewnątrz was. Pozdrawiam.